Cześć, dzień dobry, ja jestem Domarski, witam was w... Cześć, dzień dobry, ja jestem Domarski, a jest to już chyba podejrze piąty lub czwarty odcinek Subnautiki. To jest czwarty odcinek Subnautiki. Wybierzemy się w jedno pewne miejsce, które was na pewno zainteresuje. Dlatego będę potrzebował mojego kochanego Simofa. Witaj na pokładzie, kapitanie. Ale zanim Simof, to ja widzę, że mamy sygnał radiowy. No, odtworzymy go, a może coś ciekawego usłyszymy. Kapsuła ratunkowa 12. Współrzędne załączone. Uwaga, kapsuła ratunkowa zatonęła poniżej bezpiecznej głębokości nurkowania. Nie podejmować próby odzyskania bez wsparcia statku podwodnego. Statek podwodny mamy, tak jak w ostatnim odcinku tytuł nawet mówił, że zdobyliśmy mini łódź podwodną. Więc myślę, że na spokojnie możemy do tam... 250 metrów, a ja mam do 200. Ale jak wykryto, to nie, to ja tam na bank nie będę płynął, bo wykryto promieniowanie. Ale to w takim razie popłyniemy sobie tam gdzieś indziej, a gdzie to zaraz zobaczycie. Znów wykryto promieniowanie. Przepraszam, ja jestem w stanie się tam dostać. O, tu mamy jakiś, a to ten fragmenty chyba zwiedzałem. Nie, tych nie zwiedzałem. Tu w ogóle będziemy chyba zwiedzać nowe tereny, to na pewno będziemy zwiedzać tereny, to nie ma o czym mówić. To jest przepewne. Standardowo muszę wyciszyć telefon. Ojejku. Tak, Ola? No i drodzy państwo, mamy własnym oczom, ukazała nam się wyspa. Właśnie tak. Jest to wyspa. Powiem wam, że jest jeszcze druga wyspa, do której też będziemy się wkrótce musieli wybrać. I zobaczymy, co na tej wyspie będzie. Znaczy, ja wiem, co będzie. Wy jeszcze nie wiecie. Przepraszam bardzo, co ta pijawka tu robi? Za głupota. Co my tu mamy? Skaner. Halo? Drzewo bulbowe. Drzewo bulbowe, z tego co pamiętam, jest naprawdę super rzeczą. No ale przecież zostaw mnie w spokoju, no. Właśnie. Jedzenie plus 8 i woda plus 10. Zjedz, zjedz. Zarąbiście! To mogę znaleźć... ile tu jest rzeczy do skanowania! To mogę znaleźć prawie wszędzie. Pijawka drzewna. Tu wolałbym poszukać czegoś innego. Zaroślak jaskiniowy. Niebieska palma. Taka ciekawostka, nigdy mnie tutaj nie było. Wcześniej jak sobie grałem, to ja tutaj nie dotarłem. Nie wiem, jak ja to zrobiłem, ale nie było mnie tutaj. Wiecie co, to nie o to nam w dzisiejszym odcinku chodzi. Tu widzę, że te jaskinie są bardziej skomplikowane. A ja też mam ograniczone zasoby tlena. Tlena. Dupa, nie tlena. Darujemy sobie to. Drodzy państwo, jednak coś na tej wyspie jest jeszcze. Coś, czego jeszcze nie widzieliśmy. Zapomniałem o tym, wam tak powiem. Tego zeskanować nie mogę, a to dziwne, bo jest to coś nowego, coś tajemniczego. Ale to mogę zeskanować. Włóż tabliczkę. Ale ja nie mam żadnej tabliczki. No i co ja mam zrobić? Pobrane dane, terminal sterowania polem siłowym. Fragment fioletowej tabliczki. Czyżby to był moment, gdzie będziemy mogli zrobić fioletową tabliczkę? Tak. Ale dobra, to tam się na razie nie dostaniemy. To może się dostaniemy gdzieś na górę. Tam może coś tu będzie ciekawego. Czy też nie? Podnieś fioletową tabliczkę. Mamy fioletową tabliczkę, ale odjazd. Może mnie tutaj nic nie zabije. Nie, no co ja włączam? Włóż tabliczkę. A tego się chyba nie spodziewaliście w dzisiejszym odcinku. Szczerze wam powiem, że ja też nie. Kompletnie o czymś innym myślałem. Dzień dobry. Co my tu mamy? Skany pokazują, że ta struktura jest zrobiona ze stopu metali o niespotykanej wytrzymałości, brak pasujących materiałów w bazie danych. Rozpoczynam analizę strukturalną. Terminal danych, powiesz,
Nieznany język, próba przetłumaczenia. Kostka jonowa. Okej, okay. Podnieś. Mam nadzieję, że to nie będzie w żaden sposób na mnie promieniowało. Przeprowadzenie analizy wzorów ze ścian nie pozwoliło ustalić, czy pełni one funkcje estetyczne czy użytkowe. Wymagane dodatkowe dane. Tam widzę, że są jakieś kolejne dane, tylko pytanie, czy ty... O, kolejna kostka jonowa. Daj. Pobierz dane. Próba przetłumaczenia. Okej, okay, standard. Schemat platformy... Ło! Ło! Ja widzę, że grając kiedyś w Subnautikę strasznie dużo rzeczy pominąłem. Ja przysięgam, po pierwsze, tego kompletnie nie pamiętam. Po drugie, wow. Gdzie ja jestem? Wow. Wow, co to jest? Ej, no ja miałem grzecznie popłynąć po schematy, ale ja nie chciałem. Tu coś jest, co to jest? Fragment silnika cyklopa, ej. Ja wiem, co to. Tak, miałem dzisiaj płynąć gdzieś, gdzie są fragmenty bazy. Ale jakoś przypadkiem zobaczyliśmy coś takiego, no. Odkąd zobaczyłem ciebie, nie mogę pić, nie mogę spać. No i dobra, mogę to zeskanować. Portal obcych. Obcych? Okej. Okay. Mamy obcych tutaj jeszcze. Ło Boże, tego tu jest więcej. Ło. Ło, halo, co to? To nie wygląda za bezpiecznie. Ej, no bez jaj, ja nie chciałem dzisiaj ginąć, no. Jeszcze tlen mi się kończy. A ja was mam gdzieś. Ja spadam stąd. Ja chciałem się tam na górę dostać, a nie na dół. Kiedyś tu jeszcze na pewno wrócimy, to bez wątpienia. Bez wątpienia, Boże, po jakiemu ja mówię? Bez wątpienia. Ale ja bym bardziej wolał zobaczyć to, co się dzieje u góry. Okej, widzę, że tutaj zabawy ciąg dalszy. Z obcymi. Lid. Daj, tu mam jeszcze tą łupinkę. No, ale... Ech, brak mi słów. O ludzie, ile tu jest litu. Ja! Ej, ta wyspa... Ta wyspa jest totalnie obca, że tak powiem. Włóż kostkę... Ja mam... Nie! Ja mam kostkę nową, ale dzisiaj tej kostki nowej nie włożymy. Foch forever! Aż przyjdę tutaj specjalnie następnym razem, będę płynął kawał drogi tylko po to, żeby włożyć tą kostkę nową. Ja chcę mieć fragmenty bazy. Daj. Gdzie jest mój Simov? I płyniemy w takim razie na drugą wyspę, gdzie będzie więcej zabawy. Jeżeli wam się po prostu takie dłuższe odcinki podobają niż te 10-15 minut, to jeszcze mi napiszcie w komentarzu, wtedy będę wiedział, że ej, trzeba robić te odcinki dłuższe. No bo w innym przypadku po prostu ja o tym nie wiem i będę robił krótsze. No dobra, gdzie jest Aurora? Aurora jest tam, czyli druga wyspa jest o tam. Ja tam szybciutko popłynę. To jest 2000 kratek i się widzimy już przy drugiej wyspie. Moi drodzy, oto ona. Oto nasza wyspa, która nie wiem czemu nie chce się zrenderować. Ma jakiś z tym ogromny problem. Tylko jeszcze muszę znaleźć sposób, jak na nią... Uuu, ona jest podwieszana. Ona w ogóle pływa na takich wielkich galareciakach. Nie chcę płynąć za bardzo pod nią, bo nie wiem co tam jest. Ale ja bym wpłynął na nią, od tego może zacznijmy. Domyślam się, że wejście było po drugiej stronie i teraz tą wyspę całą dookoła opłynę, aż znajdę jakieś wejście. Ale jedyny fakt, który mnie pociesza, że muszę obkrążać tą wyspę dookoła, to taki, że jak wejdę na nią, będę miał masę fragmentów do skanowania, co mi da potem schematów. Dobra, bo już wychodzimy. Co mi da potem naprawdę, no, przeolbrzymią ilość schematów do budowania bazy.
Czyli już możecie się domyślać, że w następnym odcinku będziemy budować bazę. Odbieram wiele sygnatur energetycznych na Ziemi. Czy ja miałem zaćmienie? Ja miałem zaćmienie! No to po to przecież czekałem całą noc, żeby mieć zaćmienie. O, mogę go skanować? Nie mogę. Jejku, powiem wam szczerze, że nie wiem, w którą stronę iść. Jest tego tak dużo. Przepraszam bardzo, czy na tej... O, jest! A już się chciałem wkurzać, że tutaj nic nie ma. Myślałem, że to kolejna wyspa. Bez większego sensu. A jest tu coś więcej niż nic? Tam jest coś. Pokaż mi, co tam dla mnie macie w tym, jakże PDA. Dziennik głosowy, miejsce zbiórki. Oczywiście skałami i zamiast iść prosto ścieżką, to ja będę szedł po chińsku, byleby tam dotrzeć. Dotrzeć, przecież to jest oczywiste. Widzę, że już wszedłem na ścieżkę. Nareszcie. O, okej, tylko zanim tam, to najpierw na górę. No, idź. Idź, nie zatrzymuj się. Dzień dobry. Reflektory mamy. Drzwi grodziowe. No dobra. Drzwi grodziowe, z tego co pamiętam, dają nam mocniejszą konstrukcję. Więc jakby więcej wytrzymałości do konstrukcji. Okej, pojemnik. Woda. Bardzo dobrze. PDA. Powrót z głębin. Tu, ja tu coś zeskanować mogę. Obserwatorium. Zeskanujemy. Ojojoj, jak długo się to będzie skanowało. Wewnętrzna skrzynka plantacyjna. Boże, już ja widzę, jak dużo będę miał montażu tego odcinka. Jezus, jak mnie to przeraża. Owoc latarniowy. To też jest bardzo spoko sprawa. I powiem wam, że ja sobie pozbieram troszeczkę nawet na teraz, żeby zjeść to. To po pierwsze, po drugie, no może nie aż trzy, ale jedno, żeby sobie w domciu zasadzić. Tak samo w sumie to drzewo bulbowe bym powinienem wziąć. Jeszcze tam jest drugie obserwatorium, Ta, zabij się tu! No pewnie! Ale może skocz tam na dół z wysokości, co? Jeszcze bym poszedł po to drugie obserwatorium. Jejku, jak mnie się dzisiaj miesza język. Po drugie obserwatorium. Ale powiem wam, tak już abstrahując kompletnie od gry, taka luźna pogadanka, to powiem wam, że pracuję w tym momencie nad pewnym projektem, a konkretnie nad tak naprawdę kilkoma projektami. Ja tam nie wyjdę! No nie, fuck forever i nie! O, może tędy. Tak, no nie, no pewnie, skacz z wysokości. Pracuję nad kilkoma projektami. Te projekty będą dosyć ciekawe, na pewno będą ciekawe. Po pierwsze, bo to ja, po drugie, bo ja w nich będę. Po trzecie, ja je robię, nie no, żartuję. Żartuję w tym, że trzy razy ja. Ciekawe one będą. Dlatego, że nie będę w nich występował sam. Będzie ktoś jeszcze, a nawet nie jeden ktoś. I będziecie mogli zobaczyć też troszeczkę mojego życia, więcej niż tylko przed komputerem, w sensie niż tylko w grach. Więcej wam nie zdradzę, ale no się będzie działo już wkrótce. Mamy kolejne PDA, okej. I bardzo mnie jeszcze ciekawi pójść tam. Tam może być najwięcej tych rzeczy i schematów. Tylko chciałbym tam tak zejść, żeby się nie zabić. Tu coś leży. Tu jakaś skrzyneczka. Karabin unieruchamiający. Ha, nawet dobrze przeczytałem. Okej, okay, postęp jeden z dwóch. A myślałem, że już miałem karabin. Tu mamy otwarta kasetka z danymi. Wysoko wydajne płetwy. Git, dobra. I pomieszczenie wielofunkcyjne. Coś, czego tak bardzo, ale to tak na maksa mi brakowało, żeby rozpocząć budowę własnej bazy. Drodzy Państwo, mamy oficjalnie pomieszczenie wielofunkcyjne, a to oznacza już w 100%, że w następnym odcinku budujemy własną bazę. Zewnętrzna skrzynka. Tu mamy ziemniaczki, owoc arbuza. Owoc... Tego nie było kiedyś, jak grałem. Owoca arbuza nie było. Chyba. Nie wiem. Czy ja mogę się dostać jakoś gdzieś do środka? Tu było coś do zeskanowania, czy mi się wydawało?
No nie wiem, ale okej, wchodzimy do środka. Na przywitanie mamy pająka. Nie, ty mnie lepiej nie bij, bo mnie zabijesz. Okej, weź, zadźgaj na maksa. Okej, tam się będę musiał jakoś dostać, bo tam widzę, że coś było. Mamy kolejnego PDA. Donica ścienna! Zeskanuj. Fioletową tabliczkę mamy kolejną. Kolejne PDA mamy. Czy coś gdzieś tutaj jeszcze będzie? Chyba tyle w takim razie. Jeszcze tak patrzę, rozglądam się na maksa, czy coś gdzieś tutaj jest. I powiem wam, że tu była ta skrzyneczka, zeskanowałem. Nie ma! Dobra, czyli tu mamy zwiedzone, ogarnięte. Jeżeli coś pominąłem, a ty wiesz, mój drogi widzu, że coś tutaj pominąłem na tej wyspie, a nie wydaje mi się, chyba. Gdzie jest mój Simok? Oczywiście, że po drugiej stronie. A chyba niczego nie pominąłem, ale to jest tylko moje chyba. No to możesz mi napisać w komentarzu. Ja z wielką chęcią odczytam. Jeszcze chciałem wziąć właśnie drzewko bulbowe, żeby w domu zasadzić. No i mamy w ekwipunku pełno rzeczy. Dokładnie. Wracamy do domu. Dom, w sensie do domu, na razie do kapsuły ratunkowej, ale już będę mógł robić. Nareszcie będę mógł robić. No, taką dużą bazę, taką fajną bazę. No, to jakby stawiam chyba na tym sejwie na ilość i wielkość. No, automatycznie też na jakość, ale żeby naprawdę to wszystko wyglądało przepotężnie. Będzie się działo. Ja się z wami będę żegnał, i tak już mam bardzo dużo materiału. Have fun z montowaniem. Jeżeli wam się podobało, wiecie co robić. Standardowa gadka, tak jak w każdym odcinku. Lajki, subskrypcje. No i do następnego razu. A, możecie jeszcze udostępnić mój film. Koledze, koleżance, wszystkim. Mamie, tacie. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Ale pokaż też. Wszystkim, absolutnie całemu światu, żeby każdy się dowiedział, że istnieje coś takiego jak ja. Albo ktoś taki jak ja. No mniejsza o to. Pa, pa!